No bez dwóch zdań, no cieszymy się bardzo, że dzisiaj chcieliśmy po prostu też podsumować ten sezon, a przede wszystkim no, przedstawić naszego nowego partnera, którego mam nadzieję, że to nie będzie, ta nasza współpraca będzie się rozwijała i ten klub będzie szedł cały czas do przodu. To jest nasz cel, to jest nasze marzenie. Zawsze marzyłem o tym, żebyśmy mieli takiego strategicznego partnera, który da nam troszeczkę oddechu więcej i będziemy mogli planować, nie wiem, podpisywać umowę, kontrakty dwuletnie, a nie tylko roczne, bo większość zawodników podpisujemy na rok i po roku musimy znowu budować skład. Chcemy po prostu krok po kroku budować ten zespół, żeby się piął w górę tabeli. I Mass Martin Green no tutaj na naszej gminie kupiła dwie żwirownie w Maczkowie i w Małuszowie, tutaj jest właścicielami. I tutaj chcę wejść na rynek przygraniczny, ale przede wszystkim chcę, tak jak tutaj pan Torsten powiedział, tworzyć nowe miejsca pracy, chcę działać z ekologią, chcę wprowadzać nową jakość, jeżeli chodzi o budownictwo. No i zależy mi tutaj na pokazaniu się w naszym kraju i mam nadzieję, że nasz klub pomoże im w tym. I to będzie długa, fajna współpraca. No mówię, no po wielu spotkaniach gdzieś tam myślę, że spotkaliśmy się na naszej idei. Razem najsilniejsi, że razem możemy zrobić więcej i myślę, że pan Torsten też to poczuł, że to nie są jakieś tylko suche kłamstwa, tylko ten klub tak funkcjonuje. Tu budujemy naprawdę wielu ludzi społecznie pracujących, którzy chcą rozwijać ten klub. Yeah, because we feel that we want to help the region of Solentzien and for us it's very important to help the next generation. And the easiest way to help the next generation is to help the sports teams where the small children look higher and see where they want to go. They are impressed and we want to help this sports league, which I don't know what's the right word in English, where you have this Mannschaftssport, this team sports, not the single sports. We like the team sports and we'd like to support the small kids, which sometimes don't have the chance to go to sports, especially when they live not in the big countries, when they live a little bit more outside. Often the parents have no time to bring them to the sports, they have no chance to go there, and like this we can help the small children, we can help the sports, we can help the region, so everybody's happy. The goal of the company family is to support everything what helps to reduce the CO2 emissions from the construction industry. The construction industry is the biggest emission for the CO2 and is making the worst ever. So the planet is becoming hotter and hotter. That's one of the main problems. And we know since long time there are solutions to reduce the emissions, but nobody is using this. They are hiding this somewhere, but we have the power to show the people that it's possible and to bring this on the market together with our partners. Yes, because we come from Germany, from Berlin, and for us it's important to work together with companies, let's say, in a circle of 200 kilometers. So automatically part of Poland is part of our region. So Germany and Poland before, this was one region, this was Preußen before. And for us it's not important which language the people speak or where they come from. For us it's important that the region work together. So it's stupid to bring the wood from Austria to Berlin, or to bring the blocks from, I don't know, the Netherlands, or to bring the tiles from China. So in our way, everything what is around the city with its 200 kilometers works for the city. No matter if it's a border or change of language. Tak, dzisiaj Olimpia pozyskała nowego sponsora, co nas też bardzo cieszy. Daje to szansę na jeszcze lepsze rozwinięcie się w siatkówce tak naprawdę i zawodnikom, młodzieży i dzieci. I to jest dla nas przede wszystkim najważniejsze. A jak Olimpia się będzie rozwijała, to myślę, że nasi kibice i nasze społeczeństwo będzie z tego bardzo dumne. Siatkówka sulęcińska to tak naprawdę duża część historii Sulęcina. To sam klub Olimpia Sulęcin to jest ponad 30-letnia historia związana i ze sportem, ale związana też z wieloma działaczami społecznymi, sportowymi i ludźmi zaangażowanymi w rozwój nie tylko siatkówki, ale i samego sportu sulęcińskiego. I to pokazuje, jak ważnym elementem w życiu Sulęcina stała się Olimpia i siatkówka. Poza tym zaangażowanie dzieci i młodzieży, o której też dzisiaj mówił Stanisław Szablewski, czyli ta liczba dzieciaczków, które przychodzą, trenują i marzą o graniu w pierwszej lidze, pokazuje, że warto jest w tą Olimpię inwestować i warto, żeby ona się rozwijała.